Zarabianie na YouTubie jest bardzo gorącym tematem, który rozpala marzenia wielu osób. Większość chce wybić się na YouTubie i uzyskać sławę oraz pieniądze dzięki prowadzeniu własnego kanału. Jednak tylko garstce ta sztuka się udaje. Ile zarabia się na YouTubie? Jakie są stawki za 1000 wyświetleń naszego wideo? W jaki sposób ogromne kanały zarabiają tysiące, a czasami miliony złotych? To wideo odpowie na wszystkie powyższe pytania. Pokażę Wam również aż 5 niesamowitych sposobów na zarabianie na YouTubie dużych pieniędzy. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. YouTube. Druga największa platforma w internecie. 2 miliardy osób, czyli co trzeci użytkownik sieci, korzysta z tego serwisu w każdym miesiącu. Niepozorna strona dająca możliwość wrzucania darmowych wideo do internetu stała się symbolem, który bardzo wiele osób zaprowadził na szczyt bogactwa. Co ciekawe, pomimo upływu lat popularność platformy YouTube wcale nie spada. Wręcz przeciwnie, tam gdzie pojawiają się ludzie, tam również pojawia się biznes. Nie potrzeba było wiele czasu, aby YouTube przerodził się w platformę dającą niesamowite możliwości każdemu, kto jest na tyle zuchwały, aby założyć własny kanał na YouTubie. A takich osób naprawdę nie brakuje. Każdy, kto posiada jedynie chęci i smartfon, może założyć kanał zupełnie za darmo i to chyba jest najlepsze w tym wszystkim. Równość na starcie. Każdy może spróbować swoich sił. Chyba ten właśnie fakt daje YouTube'owi taką popularność. Oczywiście dzisiejsze realia różnią się znacząco od tych, które jeszcze kilka lat temu były normalnością. Platforma YouTube ewoluuje i dąży do coraz lepszej jakości treści, w związku z tym kanały, które nie dają wartości swoim widzom, nie odnoszą sukcesu. Te jednak, które zbudują społeczność wokół siebie, mogą liczyć nie tylko na jej uznanie, ale również na pieniądze płynące przeróżnymi drogami do kieszeni twórców. Dziś chciałbym porozmawiać o kilku z tych sposobów. Pierwszym sposobem na zarabianie na YouTubie jest dołączenie do programu partnerskiego i zarabianie na reklamach wyświetlanych przed, po i w trakcie trwania naszego filmu. Ten model jest oczywiście najbardziej popularny. Za każdym razem, kiedy widz obejrzy reklamę lub w nią kliknie, twórca zarabia pieniądze. Wokół zarobków YouTuberów nawarstwiło się dość sporo teorii spiskowych, które mówią, ile to dany YouTuber nie zarabia. Prawda jest jednak taka, że nikt dokładnie nie może określić, jaką kwotę dany twórca otrzyma, ponieważ wszystko zależy od tego, jakie reklamy wyświetlane są na jego kanale. Treści związane z finansami będą znacznie lepiej płatne niż reklama na przykład nowej zabawki. Stawki różnią się również w zależności od danego kraju. Smutnym faktem jest to, że polscy YouTuberzy zarabiają czasami pięciokrotnie mniej niż ich koledzy w USA, którzy posiadają takie same zasięgi. Ile więc YouTube płaci za 1000 wyświetleń? Stawka waha się pomiędzy 6 a 10 zł w zależności od tego, jakie reklamy są wyświetlane. Żeby zarobić najniższą krajową, trzeba więc około 250 tysięcy wyświetleń naszych wideo, co jest sporą liczbą. Co ciekawe, większość osób myśli, że reklamy na YouTubie są jedynym sposobem na zarabianie pieniędzy. Oczywiście nie jest to prawda. Mało tego, reklamy dla wszystkich większych kanałów są jedynie miłym dodatkiem do tortu, jaki otrzymują od YouTube'a. Drugim, znacznie lepszym sposobem na zarabianie pieniędzy na YouTubie jest oczywiście wsparcie ze strony fanów, które przybiera przeróżne formy. Super chat czy wpłaty na Patronite potrafią dostarczyć twórcom znacznie więcej pieniędzy niż reklamy wyświetlane w trakcie ich wideo. Im bardziej oddana społeczność i im większą wartość daje dany twórca, tym więcej on zarabia. Tutaj zwróćcie jednak uwagę, większość osób, które startuje na YouTubie, myśli dokładnie odwrotnie. Ile mogę ja zarobić, ile mogę ja zdobyć sławy? Ci, którzy odwracają ten schemat i zadają sobie inne pytania, wygrywają. Co mogę zrobić dla moich widzów? Jaką wartość mogę dać drugiemu człowiekowi? Może to być rozrywka, może to być wiedza, może to być cokolwiek, za co drugi człowiek będzie Ci wdzięczny. Jeżeli robisz to dobrze, to siłą rzeczy uda Ci się osiągnąć sukces na YouTubie, a ludzie dadzą Ci zarobić. Trzecim sposobem na zarabianie na YouTubie jest sprzedaż własnych produktów. Tysiące osób sprzedają przeróżne rzeczy przy okazji prowadzenia swoich kanałów na YouTubie, zarabiając przy tym spore pieniądze. Osoby zajmujące się zdrowym stylem życia sprzedają suplementy diety i różnego rodzaju sprzęt do ćwiczeń. Osoby zajmujące się kucharstwem sprzedają książki poświęcone tej tematyce. Jeszcze inni mają swoje sklepy z odzieżą czy z kosmetykami. Sposobów monetyzacji jest naprawdę sporo i to tutaj leży największy zarobek dużych YouTuberów. Ja sam posiadam kilka produktów w postaci kursów online, które sprzedają w sieci, a które dają mi zarobić pieniądze. Oczywiście zachęcam Was do odwiedzenia moich stron, które znajdziecie w opisie tego wideo. Kolejną metodą, która jest bardzo popularna wśród sporej grupy twórców, są programy partnerskie.
Ta metoda zarabiania na YouTubie jest podobna do tej wcześniejszej, z tą różnicą, że zamiast własnych produktów twórca poleca usługi czy też przedmioty innych reklamodawców w zamian za określony procent od sprzedaży. Plusem tego rozwiązania jest oczywiście możliwość zarabiania pieniędzy w internecie bez obowiązku zakładania jakiejkolwiek firmy. Możemy więc zarabiać nawet 100 tysięcy złotych na miesiąc i rozliczać się tylko raz do roku w naszym PIT-cie. Jest to więc znakomite rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy po pierwsze cenią sobie spokój, a po drugie pragną zbudować pasywne źródło dochodu na lata. A programy partnerskie dają właśnie taką możliwość wszystkim tym, którzy mają chęci i ambicje do zbudowania swojego dobrobytu w sieci. Dla wszystkich żądnych tego typu wiedzy polecam mój autorski kurs Akademia Afiliacji, w którym to pokazuję, jak krok po kroku zarabiać dzięki programom partnerskim całkiem ciekawe pieniądze. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu na adres e-mail sprytnypieniądz@gmail.com w celu odebrania specjalnej zniżki dla widza kanału lub na stronę akademiaafiliacji.pl, na której znajdziecie więcej informacji. Link oczywiście znajdziecie pod tym materiałem. Kolejnym sposobem na to, jak zarabiać duże pieniądze na YouTubie, jest współpraca z markami. Im mamy większy kanał, tym więcej szumu potrafimy wywołać jednym tylko materiałem. Dlatego też do dużych twórców zgłaszają się ogromne firmy, które oferują im niebotyczne wynagrodzenie za na przykład polecenie ich produktu, czy też stanie się twarzą kampanii reklamowej. Co ciekawe, YouTuberzy, którzy przez lata stali w cieniu gwiazd show biznesu, stają się coraz bardziej popularni. Przekłada się to oczywiście na podpisywanie kontraktów, czy to z sieciami komórkowymi, czy też z bankami. W mojej skromnej ocenie ten trend będzie tylko przybierał na sile. Tak samo zresztą jak popularność YouTube'a, który najlepsze lata ma dopiero przed sobą. Grono osób, dla których dzień bez obejrzenia wideo jest dniem straconym, będzie się tylko powiększać. I o ile teraz nasi dziadkowie nie oglądają YouTube'a, o tyle za 20 lat sytuacja to będzie wyglądała zupełnie inaczej. W dzisiejszym wideo poruszyliśmy sporo ciekawych tematów dotyczących zarabiania na YouTubie. Mam nadzieję, że to wideo dostarczyło Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was serdecznie do podesłania tego wideo swoim znajomym, a także pozostawienia komentarza z dobrym słowem lub pomysłem na nowe filmy. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.